Witam na kanale YouTube adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli widzicie na ekranie dzwoneczek, naciśnijcie go, wtedy będziecie powiadamiani o naszych nowych programach. Obok macie słowo subskrybuj. Jeśli jeszcze tego nie uczyniliście na poprzednich spotkaniach, kliknijcie na nie dla zaznaczenia, że lubicie ten kanał, a jego programy uważacie za wartościowe. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności. Pomożecie nam w ten sposób rozwijać się i docierać do coraz liczniejszych odbiorców. Jest to Wasz wkład w ewangelizację świata, którą zlecił Chrystus. Numer konta i wszelkie dane zawarte są w opisie programu. Jednocześnie dziękujemy tym, którzy nas wsparli z Dalekiej Australii i innych krajów oraz z Polski. Możecie być pewni, że Wasze dary zostaną mądrze wykorzystane na zakup nowego sprzętu i reklamę. Jeśli coś dobrego możecie uczynić, to przysyłajcie nasze programy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Zostawiajcie swoje komentarze pod filmem i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby spotkać się z nami i porozmawiać, jest to możliwe, da się to zorganizować. Jeśli dzisiejszy film Wam się spodoba, zaznaczcie łapkę do góry. Starotestamentalny prorok Joel zapowiedział wylanie Ducha Świętego i dar proroctwa dla Kościoła w czasach poprzedzających powrót Jezusa. W Księdze Joela w trzecim rozdziale czytamy następujące słowa: A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki. Prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleją w owych dniach mojego ducha i ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie u wielki, straszny dzień Pana. Na proctwo Joela powołał się apostoł Piotr w Jerozolimie w dniu pięćdziesiątnicy w trzydziestym pierwszym roku celem wyjaśnienia daru mówienia językami, którym wtedy zostali obdarzeni uczniowie Chrystusa. Otwórzmy księgę dziejów apostolskich, rozdział drugi. Czytamy od wersetu pierwszego. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, i jakby z ognia, które się rozdzieliły, i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy duchem świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku i zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami, jakże więc to jest że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się. Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi i Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie Rzymscy. Zarówno Żydzi jak prozelici, kretenczycy i arabowie, słyszymy ich. Jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i, będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć. Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. Na to powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie Judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i nasługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą i uczynię cuda w górze na niebie, i znaki na dole, na ziemi, krew i ogień, i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie Dzień Pański, Wielki i Wspaniały. Jednakże z dwóch powodów proroctwo Joela tylko częściowo wypełniło się wtedy. Po pierwsze, proroctwo Joela odnosi się do daru proroctwa a nie daru mówienia językami. A po drugie, Jol wskazywał na czasy ostateczne poprzedzające powrót Jezusa, a nie na pierwszy wiek w dniach apostolskich. Wspomina o wielkich znakach poprzedzających powrót Jezusa na niebie i ziemi, słońcu i księżycu, krwi, ogniu i kłębach dymu. Nic nie wiadomo o tym, aby wypełniły się one w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy w pierwszym roku. W końcu I wieku pan Jezus objawił apostołowi Janowi, że w dniach ostatecznych poprzedzających koniec doczesnych dziejów ludzkości, szatan skieruje swój atak przeciwko Kościołowi obdarzonemu świadectwem Jezusa. W księdze Apokalipsy. W rozdziale 12 i wersecie 17 czytamy następujące słowa. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań bożych i trwa przy świadectwie Jezusa. Anioł wyjaśnił potem Janowi, że świadectwo Jezusa należy interpretować jako dar ducha proroctwa. W dziewiętnastym rozdziale, w wersecie 10 czytamy a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Na podstawie powyższych zapowiedzi proroczych jest możliwe, że dar proroctwa objawił się w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w działalności Ellen White w XIX i na początku XX wieku. Jednakże podważa się obdarzenie Ellen White darem proroctwa, dlatego że była kobietą. W odpowiedzi historia biblijna podaje, że darem proroctwa Bóg obdarzał także kobiety. W XV wieku przed naszą erą prorokinią była Miriam, siostra Mojżesza i Aarona. W Księdze Wyjścia w XV rozdziale i wersecie XX czytamy następujące słowa. Wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona, wzięła w rękę swoją bęben. A wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach. W okresie sędziów, prorokinią i sędzią w Izraelu była debora. Popatrzmy na księgę Sędziów i tam czwarty rozdział. I w czwartym rozdziale przeczytamy sobie wersety od czwartego po piąty. W tym czasie. Sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lapidota. Siadewała ona pod palmą Debory, pomiędzy Ramą a Betelem na Pogórzu Efraimskim. I synowie izraelscy przychodzili do niej na sąd. Podczas panowania króla Judei Jozjasza od 640 do 609 roku przed naszą erą. Działała w Jerozolimie prorokini Hulda. W drugiej księdze Królewskiej. W drugim rozdziale mamy następujące sprawozdanie na ten temat. Druga księga królewska, 22 rozdział i tam czytam werset 14. Poszli więc kapłan Hilkiasz i Achikam i Akbor. I Szafan, i Asajasz, do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tikwy, syna Charchasa, przełożonego Szatni. Mieszkała ona w Jerozolimie, w drugiej dzielnicy. W dniach narodzin Jezusa, około czwartego roku przed naszą erą, w Jerozolimie mieszkała prorokini Anna. Ewangelista Łukasz, w drugim rozdziale swojej Ewangelii sprawozdaje następująco. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła siedem lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową do osiemdziesiątego czwartego roku życia. I nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. W Kościele Apostolskim w pierwszym wieku służyły cztery córki ewangelisty Filipa, obdarzone darem proroctwa. Popatrzmy na Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 21, wersety od 8 po 9. Wyruszywszy zaś na zajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu i zatrzymaliśmy się u niego, a miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. Proctwo Joela, które wcześniej na początku rozważaliśmy, zapowiedziało, że w dniach ostatecznych Darem proroctwa obdarzone będą także kobiety. Czytam pierwszy i drugi werset trzeciego rozdziału Księgi Joela: A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. W związku z tym nie ma biblijnych podstaw odmawiać Ellen White daru proroctwa tylko dlatego, że była kobietą. Historia Starego Testamentu podaje, że w starożytnym Izraelu często prowadzili zwodniczą działalność pseudoprorocy. Pismo Święte pomaga nam odróżnić pseudoproroka od Bożego posłańca. Podaje fizyczne znaki towarzyszące Bożym prorokom podczas odbierania od Boga wizji. Pierwszym objawem występującym podczas wizji, wskazującym na autentyczność Bożego proroka jest utrata przytomności, sił i omdlenie. Popatrzmy na Księgę Daniela, dziesiąty rozdział, i przeczytajmy sobie wersety ósmy po dziewiąty, które brzmią następująco: I zostałem sam, i widziałem to potężne zjawisko, lecz nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się do niepoznania, i nie miałem żadnej zimy. I usłyszałem dźwięk Jego słów. A gdy usłyszałem dźwięk Jego słów, padłem na twarz nieprzytomny i leżałem twarzą ku ziemi. Popatrzmy na Księgę Apokalipsy, pierwszy rozdział i werset siedemnasty. To też gdy go ujrzałem, padłem do nóg Jego, jakby umarły. Po drugie, podczas wizji prorok może być w sposób nadnaturalny wzmocniony Bożą Mocą. Znowu wracamy do księgi proroka Daniela, do dziesiątego rozdziału i przeczytamy sobie wersety dziesiąty, jedenasty, a potem osiemnasty i dziewiętnasty, które brzmią następująco. Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka, i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach. I rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do Ciebie i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do Ciebie. A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. Wtedy ponownie dotknął mnie ktoś podobny do człowieka i posilił mnie i rzekł: Nie bój się, mężu miły, pokój ci, bądź mężny, bądź mężny. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem: Niech mówi mój pan, bo mnie posiliłeś. Przed zawarciem związku małżeńskiego z Jamesem Whiteem. Ellen mieszkała kilka miesięcy u Otisa Nicholsa, adwentystycznego litografa w Dorchester w stanie Massachusetts. Trzech milerytów, Sargent, Robbins i French, uważało wizję Ellen za wynik hipnozy, w którą popadała pod wpływem obecności narzeczonego. W 1845 roku w towarzystwie siostry, pod nieobecność Jamesa Ellen przebywała w domu Nicholsów. Nicholsowie zaprosili sargenta i Robinsa do siebie celem spotkania się z Ellen. Ponieważ wcześniej nie znali się, mieli teraz okazję osobiście osądzić naturę i źródło jej doświadczeń. Sargent i Robins. Odmówili wizyty u nicholsów, gdyż nagle przypomnieli sobie o pewnym ważnym spotkaniu w Bostonie, w domu pewnego współwyznawcy, gdzie byli mileryci spotykali się na cotygodniowych nabożeństwach. Wobec tego nichols obiecał, że przybędzie na spotkanie do Bostonu z Ellen. W sobotę wieczorem Ellen otrzymała wizję, w wyniku której oznajmiła nicholsom, że nie udadzą się do Bostonu, ale do Randolph. Nichols protestował, ale Ellen była nieugięta. Oświadczyła, że Anioł objawił jej, że zrozumieją przyczynę zmiany w Randolph. Gdy się udali do Randolph, zastali tam Sargenta i Robinsa. Udali się oni do Randolph. Aby uniknąć spotkania się z Ellen w Bostonie. Teraz nie było już ucieczki i doszło do konfrontacji. Kilka minut po godzinie 13 Ellen otrzymała wizję trwającą cztery godziny. Była to najdłuższa wizja z prawie dwóch tysięcy proczych wizji i objawień, które w swoim życiu otrzymała od Boga. Trwając w bezdechu, Ellen w nadnaturalny sposób, niezwykle głośno przemawiała. Sargent i Robbins starali się ją zagłuszyć, śpiewając i modląc się głośno, ale wkrótce ochrypli i umilkli. Podczas tej wizji Ellen trzymała w lewej ręce ciężką i dużą, XIX-wieczną Biblię Tejerów, u których miało miejsce spotkanie. Trzymając ją wysoko nad głową, drugą ręką przewracała kartki i wskazywała na teksty demaskujące fałszywe doktryny Sargenta i Robinsa. Nichols stanął na krześle, aby sprawdzić, czy rzeczywiście cytuje z pamięci te teksty, które wskazywała, w ogóle nie widząc ich. To były naprawdę te teksty. Biblia sprawozdaje, że bywało, iż Boży Prorocy podczas wizji trwali w bezdechu, co jest wybitnie zjawiskiem nadprzyrodzonym. Popatrzmy na księgę Daniela i tam rozdział 10 i werset 17. Księga proroka Daniela, 10 rozdział i werset 17. Jakże może taki sługa mojego pana jak ja rozmawiać z takim panem jak Ty, gdy teraz nie mam siły i nie ma we mnie tchu? Mieszkając w Battle Creek 12 stycznia 1861 roku, Whiteowie wybrali się do Park Wild na sobotnie nabożeństwo. Podczas którego miano dokonać poświęcenia tamtejszego domu modlitwy adwentystów. Gdy po przemowie Ellen White usiadła, otrzymała widzenie. Na spotkaniu obecny był dr Brown, lekarz i spirytysta stosujący hipnozę jako środek uzdrawiania. Ellen White później ostrzegała przed podobnymi jemu elektrycznymi lekarzami i magnetycznymi uzdrowicielami. Doktor Brown już wcześniej chełpił się przed adwentystami, że wizje siostry White są tylko hipnotycznymi transami. Mówił, że gdyby miała wizję w jego obecności, byłby w stanie natychmiast wyprowadzić ją z transu. Naoczny świadek, kaznodzieja John Loboro, wspomina: Doktor zbliżył się, lecz jeszcze przed zakończeniem oględzin, śmiertelnie zbladł i zatrząsł się jak osika. James White zapytał, czy mógłby doktor określić jej stan. Odpowiedział na to: Ona nie oddycha! I natychmiast skierował się do drzwi. Ci, którzy stali przy drzwiach i znali jego przechwałki, powiedzieli: Wracaj i zrób, co zamierzałeś wyprowadź tą kobietę z wizji. Mimo gorącego zachęcania, złapał klamkę od drzwi. Nie pozwolono mu jednak wyjść, aż ktoś zapytał: Doktorze, co to jest? Odpowiedział: Bóg jedynie wie pozwólcie mi wyjść. Czwartym, szczególnym fizycznym znakiem Bożego Proroka mogą być otwarte, non-stop, wpatrzone gdzieś w dal, nie mrugające oczy. Popatrzmy na Księgę Liczb i tam na 24 rozdział. Księga Liczb, 24 rozdział. Czytamy wersety 3 i 4. Potem 15 i 16. I wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: Słowo Bileama, syna Beora, słowo męża o otwartym oku, słowo tego, który słyszy słowa Boga, który ogląda widzenie wszechmocnego, który pada, lecz z otwartymi oczyma. I wygłosił swoje proroctwa, mówiąc: Słowo Bileama, syna Beora, słowo męża o otwartym oku, słowo tego, który słyszy słowa Boga, który zna myśli Najwyższego, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, lecz z otwartymi oczyma. Wiele osób było świadkami widzeń. Jakie otrzymywała od Boga siostra White. Na podstawie ich relacji można ustalić następujący przebieg tych wizji. Przed widzeniem u siostry White i wśród obecnych występowało przemożne odczucie bliskiej obecności Boga. Coś podobnego miało miejsce nad Tygrysem, gdy Danielowi objawił się Jezus Chrystus. I tutaj otwórzmy księgę proka Daniela, rozdział 10, przeczytam werset siódmy. Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska. Lecz padł na nich wielki strach, także że pouciekali i poukrywali się. W momencie rozpoczęcia się widzenia. Ellen White kilkakrotnie wypowiadała słowa: chwała, chwała Bogu. Potem następowała u niej zupełna utrata sił fizycznych. Następnie otrzymywała nadzwyczajną moc. Ustawał oddech, ale serce pracowało normalnie. Kolor twarzy był naturalny, brak było jakichkolwiek zaburzeń w układzie krążenia. Oczy były otwarte i intensywnie wpatrywały się w dal, ale pozostawały w bezruchu. Pozycję ciała miała różną. Niekiedy siedziała, innym razem leżała lub chodziła, wykonując dostojne ruchy stosowne do treści widzenia. Całkowicie traciła kontakt z otaczającym ją światem. Niczego nie widziała, nie słyszała, nie czuła. Była nieświadoma tego wszystkiego, co się dokoła niej działo. Sygnałem końca widzenia było dwukrotne, głębokie zaczerpnięcie powietrza, po czym wracał naturalny oddech. Bezpośrednio po widzeniu wszystko wokół wydawało się jej ciemne. Wkrótce powracały kolory, siły i dobre samopoczucie. Ellen White spełnia wszystkie wymogi testu Bożego proroka. Nie ma uzasadnionych biblijnie podstaw do negacji powołania jej przez Boga na proroka wśród adwentystów Dnia Siódmego w dniach poprzedzających powrót Jezusa Chrystusa. Jestem kreacjonistą. Dlatego interesuję się dziejami Ziemi, geologią i paleontologią. Zbieram minerały i skamieliny. A także odwiedzam wulkany. Ellen White w książce pod tytułem Patriarchowie i Procy, w rozdziałach o potopie napisała, że głęboko pod skałami osadowymi znajdują się złoża węgla i ropy naftowej. Powstałe wskutek zagrzebania pradawnej flory i fauny, sedymentami potopu oraz gigantyczne zbiorniki podziemnych wód. Według niej. Złoża te ulegają pożarom. Napisała także, że jeden z głównych pierwiastków litosfery, wapń, CA, wchodzi w reakcję z podziemnymi wodami. W obu wypadkach powstaje wysoka temperatura i ciśnienie. Stopione skały przemieszczają się i są wyciskane na powierzchnię w formie wulkanów. Towarzyszą temu zjawiska sejsmologiczne. Jej wyjaśnienia dotyczące genezy wulkanów były dla mnie niezrozumiałe. Uczono mnie i w literaturze znalazłem na ten temat hipotezy przyjęte przez naukę. Pierwsza wyjaśnia, że rozpalone wnętrze Ziemi jest pozostałością po jej erze astralnej sprzed około 5-7 miliardów lat, kiedy nasza planeta była rozpalonym jak gwiazda globem. Wysoka temperatura wnętrza Ziemi może być także spowodowana panującym tam olbrzymim ciśnieniem, przekraczającym 3 miliony atmosfer. Dlatego temperatura w środku Ziemi osiąga 200 tysięcy stopni Celsjusza. Na skutek ogromnego ciśnienia i dynamiki procesów zachodzących w Ziemi, rozpalona materia przebija się i wydostaje na powierzchnię, tworząc wulkany. Najpopularniejszą hipotezą jest teoria tektoniki płyt kontynentalnych i subdukcji. Przyjmuje się, że litosfera zbudowana jest z płyt kontynentalnych będących w ruchu. W ich wyniku Powstają ogromne napięcia, które rozładowują się w postaci trzęsień ziemi. Przesuwające się płyty napierają na siebie, wpychane są jedna pod drugą i naginane w głąb ziemi. Zjawisko to nazywane jest subdukcją. Uważa się, że podczas subdukcji, gdy działają niewyobrażalne siły, wydziela się ciepło, topiące masy skalne, wyciskane na powierzchnię w formie wulkanów. Przyjmowałem hipotezy o ciśnieniu i subdukcji, ale do hipotez Ellen White o pożarach. Pokładu węgla i reakcji wapnia z podziemnymi wodami, byłem sceptycznie nastawiony i powątpiewałem w jej autorytet. Po pewnym czasie dotarłem do informacji, że niedawne badania naukowe przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zdają się potwierdzać hipotezę Ellen White. Byłem tym zaskoczony. Skąd ona, półtora wieku temu, kiedy wulkanologia była jeszcze w powijakach, nie mając żadnego geologicznego wykształcenia i nie dysponując środkami takimi jak obecnie, mogła o tym wiedzieć? Odpowiedź jest jedna: Bóg jej to objawił. Ellen White zdobyła sobie u mnie, jako posłaniec pana, wielki autorytet. Uznałem jej boskie powołanie. Wszystkich pragnących otrzymać wydruk dzisiejszego materiału, proszę, aby nas o tym powiadomili. A my mailowo wyślemy. Pamiętajcie, że na Facebooku naszego kanału prowadzimy księgarnię wysyłkową. Mamy pozycje płatne i bezpłatne. Poszperajcie, jeśli coś Was zainteresuje, zamówcie, a my pocztą Wam wyślemy. Dziś szczególnie polecam. Pięknie ilustrowaną, pełną zdjęć i mapek, wartościową książkę Życie Jezusa w cenie 30 zł. Do książki dołączone są na płytce dwa filmy o Panu Jezusie lub audiobóg. Ilość książek jest ograniczona, więc spieszcie się, bo nie mamy ich za dużo. Dziękuję za uwagę.